W tym czasie, kiedy papież rozpocznie homilię na mszy świętej w Budapeszcie, w Warszawie, w świątyni Opatrzności Bożej, rozpoczyna się Eucharystia, na której zostanie ogłoszonym błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński. Łączymy się duchowo. W Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów: a wy za kogo mnie uważacie? To pytanie przypiera uczniów do muru i wyznacza przełom w ich podążaniu za mistrzem. Znali Jezusa dobrze. Nie byli już nowicjuszami. Byli blisko Niego, byli świadkami wielu cudów, pozostawali pod wrażeniem Jego nauczania, szli za Nim, dokądkolwiek się udawał. Jednak nie myśleli jeszcze tak jak On. Brakowało decydującego przejścia od podziwu dla Jezusa do naśladowania Go. Również dzisiaj Pan, kierując swój wzrok na każdego z nas, zadaje nam osobiste pytanie. Za kogo mnie tak naprawdę uważasz? Kim dla Ciebie jestem? Jest to pytanie, które skierowane do każdego z nas domaga się nie tylko dokładnej odpowiedzi zaczerpniętej z katechizmu, ale odpowiedzi osobistej, płynącej z życia. Z tej odpowiedzi rodzi się od nowa bycia uczniem. Odbywa się ona w trzech etapach, które przeszli uczniowie i które my również możemy przejść. Głoszenie Jezusa, rozeznawanie z Jezusem i droga pójścia za Jezusem. Głoszenie Jezusa. Na słowa, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział jako przedstawiciel całej grupy. Ty jesteś Mesjaszem. Piotr ujmuje wszystko w niewielu słowach. Odpowiedź jest właściwa. Ale zaskakująco po tym rozpoznaniu Jezus surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. Dlaczego tak drastyczny zakaz? Z konkretnego powodu. Stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, jest dokładne, ale niepełne. Zawsze istnieje ryzyko głoszenia tej fałszywej mesjaniczności, według tego, co ludzkie, a nie tego, co Boże. Dlatego w tej chwili Jezus zaczyna objawiać swoją tożsamość, tożsamość paschalną, tę, którą odnajdujemy w Eucharystii. Wyjaśnia, że Jego misja osiągnie swój punkt kulminacyjny, owszem, w chwale zmartwychwstania, ale przechodząc przez upokorzenie krzyża. Innymi słowy, zostanie przeprowadzona zgodnie z mądrością Bożą, która, jak mówi święty Paweł, nie jest mądrością tego świata ani władców tego świata. Jezus każe milczeć o swojej tożsamości mesjańskiej, ale nie o czekającym Go krzyżu. Wręcz przeciwnie, zauważa ewangelista, Jezus zaczyna nauczać otwarcie, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. W obliczu tej zapowiedzi Jezusa, tej zapowiedzi zdumiewającej, my także możemy być ogromnie zdziwieni. Też chcielibyśmy mieć potężnego Mesjasza, a nie ukrzyżowanego sługę. Eucharystia staje przed nami, aby nam przypomnieć, kim jest Bóg. Czyni to nie za pomocą słów, ale konkretnie, ukazując nam Boga jako chleb łamany, jako miłość ukrzyżowaną i dawaną. Możemy dodać wiele ceremonii, ale Pan pozostaje w prostocie chleba. Chleba, który pozwala się łamać, rozdawać i spożywać. Staje się sługą, aby nas zbawić. Umiera, by dać nam życie. Warto, abyśmy pozwolili, by ta zapowiedź Jezusa napawała nas zdumieniem. I tu rozpoczyna się drugi etap.
apre il secondo passaggio, il discernimento con Gesù. Di fronte all'annuncio del Signore, la reazione di Pietro è tipicamente umana. Quando si profila la croce, la prospettiva del dolore, l'uomo si ribella. E Pietro, dopo aver confessato la messianicità di Gesù, drugi etap rozeznawanie z Jezusem. Wobec zapowiedzi Pana reakcja Piotra jest typowo ludzka. Gdy na horyzoncie pojawia się krzyż, perspektywa cierpienia, człowiek się buntuje. A Piotr po wyznaniu mesjańskiej natury Jezusa jest zgorszony słowami mistrza i próbuje odwieść go do dalszej drogi. Krzyż nigdy nie jest ani nie był modny, drodzy bracia i siostry. Nigdy krzyż nie był i nie jest modny. Ani dzisiaj, ani też w przeszłości. Ale leczy wnętrze. To właśnie przed ukrzyżowanym doświadczamy dobroczynnej walki wewnętrznej, gorzkiego konfliktu między myśleniem po Bożemu, a myśleniem po ludzku. Z jednej strony istnieje logika Boża, która jest logiką pokornej miłości. Droga Boża unika wszelkiego narzucania się ostentacji i triumfalizmu. Jest zawsze ukierunkowana na dobro innych, aż po ofiarę samego siebie. Z drugiej strony istnieje myślenie po ludzku. Jest to logika świata, przywiązana do honoru i przywilejów. Nastawiona na prestiż i sukces. Liczy się w niej znaczenie i siła. To, co przyciąga uwagę większości, potrafi ukazać własną pozycję wobec innych. Piotr, porażony tą perspektywą, bierze Jezusa na bok i zaczyna go upominać. Może się zdarzyć także i nam, że odsuwamy Pana na bok, stawiamy Go w zakamarku naszego serca, nadal uważając się za ludzi religijnych i dobrych, a idziemy własną drogą, nie dając się przekonać logice Jezusa. Ale On towarzyszy nam w tej wewnętrznej walce, ponieważ chce, abyśmy, jak apostołowie, stanęli po Jego stronie. Istnieją bowiem strona Boga i strona świata. Nie ma różnicy między tymi, którzy są religijni, a tymi, którzy nimi nie są. Zasadnicza różnica tkwi w rozróżnieniu między prawdziwym Bogiem a Bogiem naszego ego. Jakże daleki jest ten, który króluje w milczeniu na krzyżu, od fałszywego Boga, który chcielibyśmy, by panował z mocą i uciszał naszych wrogów. Jakże różny jest Chrystus, który proponuje siebie jedynie z miłością od potężnych i zwycięskich Mesjaszy, którym schlebia świat. Jezus nami wstrząsa, nie zadowala się deklaracjami wiary, żąda od nas oczyszczenia naszej religijności w obliczu Jego krzyża, w obliczu Eucharystii. Warto, abyśmy trwali na adoracji przed Eucharystią, abyśmy kontemplowali tę kruchość Boga. Poświęcajmy czas na adorację. Pozwólmy, aby Jezus, chleb żywy, uzdrowił to, co w nas zamknięte i otworzył nas na dzielenie się z innymi, by uzdrowił nas z naszej surowości i naszego zamknięcia się w sobie. Uwolnij się z paraliżującego zniewolenia, obroną naszego wizerunku i dajmy się zainspirować do pójścia za Nim tam, gdzie On chce nas poprowadzić i tak dochodzimy do trzeciego etapu. To pójście za Jezusem, ten trzeci etap. Zejdź mi z oczu, szatanie. W ten sposób, poprzez serdeczne, mocne polecenie, Jezus prowadzi Piotra z powrotem do siebie. Ale Pan, kiedy nakazuje jakąś rzecz, w rzeczywistości jest obecny, gotowy, by ją dać. I Piotr akceptuje łaskę uczynienia kroku do tyłu.
Chrześcijańskie pielgrzymowanie nie jest gonitwą za sukcesem, ale zaczyna się od kroku wstecz, od wyzwalającej decentralizacji, od usunięcia się z centrum życia. Wówczas Piotr przyznaje, że w centrum nie znajduje się jego Jezus, lecz prawdziwy Jezus. Nadal będzie upadał, ale od jednego przebaczenia do kolejnego będzie coraz lepiej rozpoznawał oblicze Boga i przejdzie od jałowego podziwu dla Chrystusa do konkretnego naśladowania Chrystusa. Co to znaczy iść za Jezusem? To iść naprzód przez życie z Jego ufnością, to znaczy z ufnością, że jest się umiłowanym dzieckiem Boga. To podążanie drogą Mistrza, który przyszedł, aby służyć, a nie aby Mu służono. To kierowanie każdego dnia naszych kroków na spotkanie brata. Do tego pobudza nas Eucharystia, abyśmy czuli się jednym ciałem, abyśmy łamali siebie dla innych. Drodzy bracia i siostry, pozwólmy, aby spotkanie z Jezusem w Eucharystii nas przemieniało, jak przemieniało wielkich i odważnych świętych, których czcicie. Myślę o świętym Stefanie i o świętej Elżbiecie. Jak oni, nie zadowalajmy się byle czym. Nie godźmy się na wiarę, która żyje obrzędami i powtórzeniami. Otwórzmy się na gorszącą nowość Boga ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chleba łamanego, aby dać życie światu. Będziemy pełni radości i będziemy przynosili radość. Ten Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny jest punktem docelowym pewnego procesu, ale niech będzie przede wszystkim punktem wyjścia, ponieważ droga podążania za Jezusem zaprasza nas do patrzenia w przyszłość, do patrzenia, do przyjęcia tego przełomu łaski, do codziennego ożywiania w nas tego pytania, które podobnie jak w Cezarei Filipowej Pan kieruje do nas, swoich uczniów. A wy, za kogo mnie uważacie?